Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. Nie kupuj magazynu energii, jeśli... No właśnie. Zapraszamy na odcinek. Proszę Państwa, opublikowaliśmy ostatnio shortsa, w którym tłumaczyliśmy, czym jest cykl ładowania magazynu energii. I publikacja tego shortsa wywołała lawinę komentarzy, bardzo nieprzychylnych, Państwo też nawet między sobą dyskutujecie i spieracie się, dotyczących sensu, gdzie podważany jest w ogóle sens inwestycji w magazyn energii. Słowo inwestycja jest tutaj kluczem, bo część z Państwa, przynajmniej takie odnieśliśmy wrażenie, traktuje magazyn tak jak fotowoltaikę, czyli rzecz, która obowiązkowo musi się zwrócić. Naszym zdaniem nie o to w magazynowaniu energii chodzi i słowo inwestycja chętnie zastąpilibyśmy słowem udogodnienie, bo magazyn jest produktem premium. Tych z Państwa, którzy liczą na szybki zwrot magazynu energii, czy w ogóle zwrot magazynu energii, tym z Państwa chcielibyśmy odradzić zakup magazynu. Tak, robimy sobie pierwszą w historii internetu antyreklamę własnemu produktowi, nie dlatego, że on nie ma szans się zwrócić, ma szansę się zwrócić. Instalacja z falownikiem hybrydowym, tryby pracy inwertera hybrydowego, kombinacje z korzystaniem z energii w droższych godzinach, w godzinach szczytu, w godzinach, gdzie programujemy nasze urządzenia. Robimy to wszystko teraz z telefonów w takiej sprawnej, pełnej instalacji. Mogą doprowadzić do tego, że magazyn się zwróci do 10 lat. Ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Nie chodzi tylko o zwroty. Udogodnienie, a nie zwrot. Proszę się nie pogniewać, magazyny Soluna są pobocznym, dodatkowym obszarem naszej działalności. My skupiamy się na produkcji pomp ciepła i stacji ładowania pojazdów. I to zapewnia płynność finansową naszej firmie. Magazynem się bawimy także dlatego, że troszeczkę kochamy off-grid, co widzicie. I stanowi to dla nas też wyzwanie, też się tego uczymy. Natomiast z całą pewnością nie chcemy mieć w szeregach swoich klientów tych, którzy obsesyjnie z kalkulatorem liczą darmowe kilowatogodziny, zwroty i są przez to w stanie się nabawić jedynie nerwicy, a nie oszczędności. My nie chcemy nikogo rozczarowywać. Także wiemy, dla kogo magazyn nie jest. Jeśli ktoś ma dom w kredycie i liczy, że jeszcze ten magazyn mu dodatkowo go spłaci, nie jest zainteresowany tym sprzętem. To jest udogodnienie, produkt premium dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na nieco wyższy poziom życia. Podobnie jak ci, którzy kupują samochody za 500 000 zł, bo przecież takie samochody po polskich ulicach jeżdżą. Tak samo dojadą samochodem za 50 000, a jednak kupują te droższe, podnoszą poziom swojego życia. Zegarki, domki letniskowe, jachty, łódki. Kiedy to się zwróci? No to dla kogo w takim razie ten magazyn jest? Czy tylko dla zamożnych, czy tylko dla posiadaczy jachtów, którzy sobie pracują z tego jachtu zdalnie przez wszystkie miesiące wakacyjne? Czy tylko dla tych, którzy mają piękne domy letniskowe w górach, gdzie nie ma prądu? Nie! Magazyn energii nie jest na tyle ekskluzywnym, jeśli chodzi o finanse, żeby nie mogli go mieć chociażby mieszkający sobie na południu posiadacze tak zwanych daczy, w Rosji się tak mówi, u nas się mówi domek letni na to, którzy sobie na przykład od czerwca do września w tym domu pracują i dzięki tej pracy zdalnej, dzięki temu, że mogą naładować swojego laptopa i telefon, zarobią więcej niż ten magazyn jest wart. To jest pierwszy przykład. Drugi przykład to są off-gridowcy z pasji. Czy naprawdę nie widzieli Państwo na YouTubie filmików? Myślę, że Państwo widzieli, skoro Państwo oglądacie ten kanał, to jednak krążą Wasze zainteresowania wokół tej tematyki. Ludzi, którzy celowo budują sobie na przykład domki w lesie, teraz są modne domki bez pozwoleń, całkowity off-grid bez połączenia z siecią, magazyn i przystań, nie tylko na emeryturę, ale na przykład na każdy weekend. Wspomniani już posiadacze łódek, no nie takich wędkarskich łódek, tylko łódek poważnych, którzy sobie z tego miejsca pracują. Według danych rządowych, o ile można im ufać, po okresie pandemicznym, czyli od 2020 roku, 15-20% pracujących Polaków nie wróciło już do pracy, to znaczy do biura. Zostali na zdalnym. Magazyn, domek, działka. Super sprawa. Ja wiem, że popularne są samoróbki i ktoś powie, no przecież magazyn wasz ma sens w instalacji hybrydowej, bo sobie możemy korzystać z tej możliwości smart, czyli sterowania nim, a tak naprawdę niczym w domku letniskowym czy nauce niczym się nie różni od samoróbki.
No pewnie jest w tym trochę racji, tylko że te ceny nie są, wydaje mi się, na tyle wysokie, że ktoś, kogo stać na pracę zdalną i mieszkanie w domku poza miastem, nie może sobie na to pozwolić, więc nie róbmy, nie demonizujmy. Pytacie Państwo o ceny, zarzucacie, że my tych cen nie podajemy. Magazyn 5-kilowatowy Soluna kosztuje między 7 a 9 tysięcy złotych. Dziesiątka to już dwa razy więcej. Mówię tu o kwotach netto. My nie sprzedajemy tego w detalu, dystrybuujemy to i bądźcie pewni, że z dystrybutorami też jesteście się Państwo dogadać. Także to jest odpowiedź na ostatni zarzut, jakim był brak podawania ceny. W zależności od wielkości piąteczkę można mieć za całkiem przyzwoite pieniądze z 10-letnią gwarancją, która gwarantuje nie mniej niż 6 tysięcy cykli ładowań. A czym jest cykl? To mówiłem w odcinku, od którego się ten dzisiejszy odcinek zaczął. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie pojedziemy do klienta. Już teraz mogę powiedzieć, nie wiem, czy to będzie następny, ale jesteśmy umówieni z naszym klientem, który dzięki naszemu rozwiązaniu Soluna Parallel Box połączył 4 15-kilowatogodzinowe magazyny energii i prowadzi biznes dzięki temu, gdzie kolejna ważna sprawa. Magazyn jest także dla tych, którzy nie mogą się na przykład spóźnić ze zleceniem, którzy mają problemy z ciągłością, z utrzymaniem sieci, a nie mogą się spóźnić, bo prowadzą działalności i grozi to poważnymi karami finansowymi. Dla nich także jest magazyn, pełni rolę zabezpieczenia. Rozgadałem się, dzięki serdeczne, widzimy się w następnym fajnym odcinku. Do zobaczenia.